wszystkiego. To jest bardzo ważny dzień w moim życiu. W życiu osobistym, rodzinnym, ale też i zawodowym. W tym momencie oficjalnie rozpoczynamy kampanię wyborczą na Urząd Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, którego kandydatem jest moja osoba Andrzej Bironiuk. Razem ze mną jest 15 radnych, 6 kobiet, 9 mężczyzn. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym Państwu powiedzieć o haśle wyborczym, które będzie towarzyszyło naszej kampanii wyborczej. Te hasło to Międzyrzec dla mieszkańców. Dlaczego takie hasło? Otóż chcemy wszystkie swoje działania skoncentrować na potrzebach i oczekiwaniach naszych mieszkańców. Najważniejszy jest interes lokalnej społeczności. W tym momencie chcę Państwu powiedzieć, że jako burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski będę dbał o rozwój Międzyrzeca Podlaskiego. Będę dbał o rozwój infrastruktury, rozwój kultury, rozwój edukacji, bezpieczeństwa, jak również zdrowia i dobrobytu. Będę podejmował takie działania, by były one dla naszych mieszkańców jak najlepsze i by miały jak największy wpływ na ich rozwój. Chciałbym przez te hasło jeszcze dobitnie podkreślić, że moim celem, głównym celem będzie reprezentowanie wszystkich mieszkańców naszego miasta, a decyzje, które będą podejmowane, będą służyły całej lokalnej społeczności, będą przynosiły korzyści dla całej lokalnej społeczności, jak również dla każdego jednego mieszkańca z osobna. Szanowni Państwo, za chwilę kilka zdań na temat zaproponowanego programu. Otóż program jest wynikiem różnych rozmów w różnych miejscach z różnymi mieszkańcami naszego miasta. Mieszkańcami, którzy, tak jak wcześniej powiedziałem, są dla mnie i dla mojej grupy niesłychanie istotne. Wynikają one z potrzeb i z oczekiwań. Przejdę teraz pokrótce do zaprezentowania tego programu i krótkiego ich omówienia. Otóż na pierwszym miejscu mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, których w tym momencie my jesteśmy reprezentantem, wskazują budowę obwodnicy wschodniej miasta. Dlaczego? Uważają, że tak jak i my uważamy, że ma ona wpływ na to, że w dzisiejszym okresie czasu w Międzyrzecu Podlaskim zaburzona jest komunikacja. W momencie, kiedy ta obwodnica się pojawi, udrożni się ruch, poprawi się komfort dla korzystających, jak również wzrośnie bezpieczeństwo. Jak zamierzam to zrobić? Otóż, Szanowni Państwo, już niedługo podejmiemy działania związane z wspieraniem kandydata z Międzyrzeca Podlaskiego do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że to tam będą pieniądze. Tam się pojawią ogromne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, który przewiduje budowę obwodnic miast. W momencie, kiedy zostaną rozstrzygnięte wybory, podejmę stosowne działania na rzecz lobbowania wśród radnych sejmików województwa lubelskiego, wśród zarządu województwa lubelskiego, lobbowanie na rzecz uznania tej obwodnicy za niesłychanie ważną dla Międzyrzeca Podlaskiego, dla rozwoju północnej Lubelszczyzny. Kolejnym zagadnieniem to miejsca parkingowe. Trochę się z konferencją dzisiaj spóźniliśmy, nie dlatego, że nie chcieliśmy, tylko dlatego, że dospiera brak miejsc parkingowych. Po prostu nie ma gdzie zaparkować. Jest to problem widoczny nie od dzisiaj, ale trzeba wykorzystywać każdy jeden moment, każdą jedną sytuację, by ten stan rzeczy zmieniać. Ja rozpocznę od dwóch miejsc, mianowicie szkoły podstawowej numer 2, która boryka się z ogromnymi problemami, jeżeli chodzi o dowóz i odbiór dzieci ze szkoły. Mam takie informacje mówiące o tym, że dzieci wysiadają z aut w
czasie, kiedy zatrzymują się przed przejściem dla pieszych. Jest to niedozwolone z każdego jednego punktu widzenia. Mam taki pomysł, który powstał w sąsiedztwie około 30 miejsc parkingowych. Drugim takim miejscem jest miejski basen. Niewielkim nakładem sił możemy zwiększyć liczbę miejsc parkingowych o kilkanaście. Rozważamy w naszej grupie temat związany z Międzyrzeckimi Jeziorkami, z powiększeniem placu parkingowego, ponieważ jest dosyć duże zapotrzebowanie, szczególnie w okresie letnim, na te miejsca, również i w tamtym miejscu. Przyglądamy się również sytuacji związanej z planowaną budową żłobka i przedszkola miejskiego w ulicy Brzeskiej, na osiedlu bloków mieszkaniowych. Powstanie w perspektywie czasu duży kompleks na 200 dzieci włącznie, a jak się przyglądamy tej sytuacji, to z miejscami parkingowymi tam będzie dosyć krucho. Nie chcemy czekać na bieg wydarzeń i działać, chcemy po prostu pewne rzeczy zaplanować dużo wcześniej. Kolejne zagadnienie znane dla wszystkich Międzyrzeczan to kwestia związana z likwidacją przejazdu kolejowego w ulicy Kościuszki. Dodam, że oczywiście temat jest cały czas otwarty, temat jest badany przez właściwe do tego celu instytucje. Niemniej jednak uważamy, patrząc na zainteresowanie przywróceniem przejazdu kolejowego przez władze powiatu bialskiego, jak również władze Pipaszu, o czym na spotkaniu z mieszkańcami 13 grudnia mówił pan dyrektor Mariusz Kostkowski, że w momencie, kiedy połączymy siły, trzy różne podmioty podejdą do tego tematu, uważam, że jesteśmy w stanie przywrócić ten przejazd na okres dokończenia budowy wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi do nich. Trochę chęci, trochę determinacji. Jestem zdania, że temat możemy załatwić. Kolejne zagadnienie to dotyczy placu dworcowego. I od dzisiaj wiemy, że ten plac odstrasza nie tylko mieszkańców miasta, jak również mieszkańców, którzy przyjeżdżają do Międzyrzeca i korzystają z kolei państwowych. Jak państwo wiecie, stan nawierzchni tego placu wraz z oświetleniem po zmroku nie napawa optymizmem. Jest taki pomysł, by w końcu po latach ten temat zrealizować. Tym bardziej, że jest koncepcja, zagospodarowania tego placu od dłuższego czasu. Następny punkt programu dotyczy dróg gruntowych. Niesłychanie ważnych dla naszych mieszkańców. Tych dróg gruntowych w Międzyrzecu Podlaskim mamy około 30. Opiewają one łącznie na blisko 10 km. W związku z tym, że mamy trzecią dekadę XXI wieku, dla wielu ludzi marzy się nie chodzenie w kaloszach jesienią, marzy się nie oddychanie kurzem, pyłem w okresie letnim, marzy im się normalna cywilizacja, taka, z jakiej korzystają inni mieszkańcy naszego miasta. W związku z tym zostanie opracowany program przebudowy dróg gruntowych. Dlatego, jak państwo widzicie, w tym momencie nie wskazujemy kolejności. Kolejność zostanie wskazana i wprowadzona do programu po rozmowach z radnymi, po rozmowach z mieszkańcami. Będziemy brali pod uwagę ważność dla mieszkańców tych dróg i taka będzie ich kolejność. Stadion miejski, jego unowocześnienie. Planujemy budowę płyty boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem oraz dokończenie procesu nawadniania wszystkich boisk trawiastych. W Międzyrzecu Podlaskim mamy blisko 300 beneficjentów piłki nożnej. Dzieci, młodzieży, dorosłych skupionych w klubach piłkarskich, skupionych w klasach sportowych przy szkole podstawowej numer 2. Z jednej strony to dla nich ta oferta, a z drugiej strony chcemy, by do Międzyrzeca Podlaskiego
z pieniędzmi wróciła organizacja obozów sportowych, obozów piłkarskich, letnich i zimowych. Wpłynie to przede wszystkim na promocję Międzyrzeca Podlaskiego, na rozwój piłkarstwa Międzyrzecu Podlaskiego, ale również wpłynie na zwiększenie zasobów finansowych przedsiębiorców międzyrzeckich skupionych w obszarze hotelarsko-restauracyjnej oraz spożywczej. Jak Państwo pamiętacie, były takie lata, że w Międzyrzecu Podlaskim organizowane były przez Polski Związek Piłki Nożnej międzypaństwowe mecze kobiet i mężczyzn grup młodzieżowych. To też element, do którego chcemy przy dobrej współpracy ze Związkiem w przyszłości powrócić. Z innej perspektywy planujemy wprowadzić dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem. Chodzi tutaj o to, by zwiększyć efektywność pomocy dla takich osób, którym doskwiera zagrożenie dotyczące opłat za mieszkanie, dotyczące wyżywienia, jak również ubioru czy leków. Uważam, że należy zwiększyć pomoc finansową Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, tak by ta pomoc była zdecydowanie bardziej efektywna. Jak do tego dojdziemy? A to dojdziemy w ten sposób, że najpierw określimy na poziomie Międzyrzeca Podlaskiego, jaki dochód gwarantuje takie przyzwoite, normalne funkcjonowanie mieszkańców, przede wszystkim emerytów i rencistów, bo to jest oferta skierowana właśnie do nich. Kolejne zagadnienie to stypendium szkolne. Stypendium szkolne dla uzdolnionych uczniów. Chodzi o to, że zostanie opracowany program, na bazie którego zaproponujemy 10-miesięczną, regularną, comiesięczną pomoc tym dzieciom, które się fantastycznie rozwijają, które swoje pasje, uzdolnienia potrafią przekuwać w sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Chcemy, by ta oferta była dla nich cykliczną, by nie czekały na koniec roku szkolnego, tak by za ich pracę, za ich trud podziękować. Cykliczne, systematyczne wsparcie finansowe. Przedostatni punkt głównego programu dotyczy kwestii zapewnienia nieodpłatnego parkingu pod stokiem dla mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego. Ja niejednokrotnie słyszałem uwagi, zastrzeżenia ze strony mieszkańców mówiące o tym, dlaczego mamy po partycypacji w kosztach budowy tych inwestycji czy stoku, czy terenu rekreacyjnego dalej ponosić koszty z tego tytułu. Jestem po ich stronie i w momencie, kiedy zostanę burmistrzem miasta, międzyrzeczanie, mieszkańcy zostaną zwolnieni z tego obowiązku. W podobnym kierunku proponujemy rozwiązanie dla uczniów międzyrzeckich szkół dotyczące ferii zimowych i letnich. Chcemy, by w tym okresie czasu nasi uczniowie nieodpłatnie mogli korzystać z lodowiska i z międzyrzeckiego basenu. To taka oferta dla nich, by wzmocnić przekaz związany z wyciąganiem ich, kolokwialnie mówiąc, z domów, z mieszkań na świeże powietrze i na basen. Szanowni Państwo, to 10 głównych postulatów, ale w tym momencie pragnę Państwu powiedzieć, że ten program jest programem otwartym. Co to znaczy? Otwartym, ponieważ nieustannie dopływają do nas informacje, na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę. I dla przykładu powiem z ostatniego okresu czasu, to temat dotyczący spektakli teatralnych w naszym Międzyrzeckim Domu Kultury. Spektakle teatralne, przyjazdy kabaretu. Z innej strony na Międzyrzeckich Jeziorkach
budowa letniego amfiteatru. Jesteśmy w centrum miasta, plac Jana Pawła II. Ostatnio toczyliśmy rozmowy związane z modernizacją kamienic. Ja mógłbym takich przykładów podawać wiele. Wszystkie są przez nas odnotowywane i w miarę możliwości będą realizowane. Zapomniałem jeszcze o jednym. Dosyć ciekawy, bardzo przyziemny pomysł, który napłynął. Dotyczy opłat za parkowanie na miejskich miejscach parkingowych. Są tacy, którzy twierdzą, że powinniśmy wprowadzić aplikację, za pomocą której bez wysiadania z samochodu będzie można poczynić wszelkie opłaty związane z parkowaniem, łącznie z tym, że będzie to tylko i wyłącznie zapłacenie za czas rzeczywistego wykorzystania. Zwracają uwagę na fakt, że trzeba szukać parkometrów, a przede wszystkim trzeba szukać drobnych. Można to uprościć. Ja mógłbym takich przykładów podawać wiele. To świadczy o tym, że międzyrzeczanie, mieszkańcy chcą brać czynny udział w planowaniu i w organizowaniu życia w mieście. Ja im zamierzam to umożliwić. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do zaproponowania Państwu składu kandydatów do Rady Miasta, przyszłej Rady Miasta. Tak jak już wspomniałem, 9 mężczyzn. Różne doświadczenie, różne profesje, Niektórzy kandydaci doświadczeni samorządowo, ale zdecydowana większość, można powiedzieć, że to takie świeżynki. Ale w tym jest urok, szanowni Państwo, bo jak dochodziliśmy do opracowania tego programu, to naprawdę łatwo nie było, bo każdy bronił swojej racji. Ale dla wszystkich zostawiamy pole do popisu w perspektywie czasu, jeżeli tylko w tej Radzie Miasta się znajdziemy. I proszę pozwolić, że jako były wieloletni nauczyciel w tym momencie posłużę się taką ściągawką, bo nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu. Dodam jednocześnie, że nie wszyscy dzisiaj są z powodów przede wszystkim zdrowotnych, bo jak Państwo widzicie, pogoda jest dosyć zmienną. Okręg numer 1. Pan Paweł Andrzejczuk. Okręg numer 2. Pan Michał Tusz. Okręg numer 3. Pan Tomasz Telega. Okręg numer 4. Kinga Lecyk-Borysiak. Okręg numer 5. Pan Mariusz Leszczyński. Okręg numer 6. Pani Katarzyna Nowi. Okręg numer 7. Pan Wiesław Rarak. Okręg numer 8. Pani Aneta Pawłowska. Okręg numer 9. Pan Andrzej Chmielewski. Okręg numer 10. Pan Tomasz Grudziński. Okręg numer 11. Pan Marcin Gąsior. Okręg numer 12. Pani Danuta Duda. Okręg numer 13. Pani Izabela Trochiniak. Okręg numer 14. Pani Agnieszka Lecyk. Oraz okręg numer 15. Pan Marek Chomiuk. Szanowni Państwo, tak wygląda drużyna, która powstała pod wpływem spełnienia różnych kryteriów. To drużyna, która gwarantuje w perspektywie czasu dosyć dużą dozę gwarancji podejmowanych działań na rzecz rozwoju mieszkańców, na rzecz rozwoju naszego miasta. Ja jestem w tym momencie szczęśliwy, że przyjęliście, moi drodzy, zaproszenie do tego teamu i wierzę głęboko w to, że przed nami czas solidnej, efektywnej dla mieszkańców, dla naszego miasta pracy. W tym momencie, szanowni Państwo,
ja swoją rolę w pewnej części kończę, a do zabrania głosu proszę pana Grzegorza Ubika, który w latach 2014-2018 był zastępcą burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski. Ma dla państwa kilka słów do powiedzenia. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Jest mi szczególnie miło, że mogę powiedzieć kilka słów na temat Andrzeja Gromika. Andrzej Gromik to sportowiec. A co charakteryzuje sportowca? Ambicja, karb ducha, dążenie do wyznaczonych celów. Andrzej znamy się od Piaskownicy, na której, na osiedlu, z którego razem się wychowaliśmy. I znamy się od prawie zawsze, więc nie będę tytułował pan Andrzej. Andrzej, kolega, którego na mapie zawodowej poznałem właśnie pełniąc funkcję zastępcy burmistrza miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Andrzej dał się poznać jako wspaniały organizator, czego przykładem jest organizacja Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Andrzej także aktywnie interesuje się i wpływa na losy infrastruktury w Międzyrzecu Podlaskim. Współtworzył m.in. projekt powstającej właśnie hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, jak również żłobka i przedszkola, które niebawem w Międzyrzecu powstanie. To miało być kilka słów na temat Andrzeja, więc trzymam się sztywno scenariusza. Na koniec pragnę tylko powiedzieć, że wspieram i popieram kandydaturę Andrzeja Mieroniuka na burmistrza miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos panią Anetkę Pawłowską. Bardzo proszę panią. Dzień dobry jeszcze raz. Serdecznie witam wszystkich państwa. Drodzy państwo, jestem nauczycielem z 27-letnim stażem, obecnie dyrektorem gminnego przedszkola i wiem, jak ważne jest, aby włodarz miasta rozumiał potrzeby oświaty. Jestem pewna, że pan Andrzej Mieroniuk będzie rozumiał potrzeby oświaty, potrzeby nauczycieli, dzieci, pracowników niepedagogicznych, młodzieży i będzie chciał inwestować w infrastrukturę edukacyjną. Jest to osoba, która jest również wieloletnim pedagogiem, nauczycielem. Pan Andrzej pełnił funkcje kierownicze w kandydaturze Białej Podlaskiej w Metodzie Oświaty Polskiego. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. Zarządza również placówkami edukacyjnymi w gminie Międzyrzec Podlaski, w Szkole Krzewicy, a także w Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaski. Za swoje zasługi dla oświaty otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej. Jestem pewna, że jeżeli państwa troska o potrzeby dzieci, potrzeby oświaty nie jest obojętna, to należy zagłosować na pana Andrzeja Mieroniuka, na burmistrza miasta. Polecam serdecznie. Pani, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Ja tylko od siebie powiem, że ja jestem takim zwykłym, normalnym mieszkańcem naszego miasta. W sytuacjach, kiedy mogę dać o siebie, mogę pomagać, robię to bezinteresownie, bo uważam, że na tym polega idea pomocy. Szanowni państwo, czy są może w tym momencie głos oddaję mediom. Jeżeli są pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Oczywiście pod warunkiem, że będę potrafił. Nie widzę, szanowni państwo. Bardzo proszę. Ja bym się zapytać pana, czy ma pan jakiś pomysł na rozwiązanie problemu ruchu rowerzystów, w zasadzie rowerzystów i pieszych na ulicy Partyzantów?
Nie wiem, czy tu muszę bardzo uzasadniać. Wiadomo, że tam jest ciasno na tej ulicy. A jeśli się jedzie rowerem, no to niestety, ale nasi szanowni policjanci nas doceniają za to. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Oczywiście ono dotyczy tematu infrastruktury. Ja w głównym programie o tym nie mówiłem, natomiast w liście, który Państwo otrzymacie, jest na ten temat mowa. Sprawa jest wrażliwa, bo ona dotyczy tak naprawdę bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa w pierwszej kolejności. Chcę powiedzieć, że jest to droga wojewódzka. Przy okazji działań lobbyingowych związanych z obwodnicą wschodnią miasta również będziemy poruszali temat dotyczący budowy chodnika w ulicy budowy ścieżki rowerowej w ulicy Partyzantów, jak również w konsekwencji budowa ścieżki rowerowej planowanej przy budowie ulicy Berezowskiej, tak by to był ciąg pieszo-rowerowy w kontekście korzystania z międzyrzeckich jeziorek. Przykład, który pan podaje, świadczy o tym, że ja nie wszystko wiem. Moje koleżanki, koledzy, kandydaci na radnych również nie wszystko wiemy, ale właśnie to o to chodzi, o tę postawę obywatelską, żebyście nas informowali, jakie was bolączki dotyczą, co wam doskwiera. W tym momencie dodam, że spotkam się z kandydatami na radnych w każdym jednym okręgu wyborczym. I proponuję taką nowość, czego do tej pory nie było. Mianowicie, to ja do Państwa przyjadę. Ja do Państwa przyjdę. Przyjadę rowerem. Przyjadę samochodem. To ja uważam, że powinienem zagościć u Państwa na Państwa podwórku, tak by dowiedzieć się o Waszych bolączkach tam, gdzie żyjecie, tam, gdzie mieszkacie. Uważam, że da mi to informację zwrotną, mówiącą o tym, w jakich obszarach tematycznych trzeba doskonalić program, który Państwu dzisiaj przedstawiłem. Bardzo proszę. Chciałbym się zapytać, bo nie byłem od początku, tak, ale ma Pan bardzo rozbudowany program. Dużo tych jest rzeczy odnośnie jakiegoś tam rozdawnictwa, czy jakiegoś tam różnych inwestycji, czy nasz budżet miasta i Pan razem, jeżeli Pan będzie burmistrzem, czy Pan podoła powiedzmy temu, żeby to wszystko finansowo sprostać, to co Pan powiedział, bądź naprawić finansowo to, co teraz, jakie mamy zadłużenie miasta. W żadnym momencie nie użyłem stwierdzenia rozdawnictwo. Natomiast w dwóch momentach powiedziałem wprost, że my, mieszkańcy, mamy prawo do tego, by z pewnych spraw zostać zwolnieni. Po prostu tytułem naszego wkładu, podatkowego wkładu w te przedsięwzięcia, w te inwestycje, my już swój wkład ponieśliśmy. To jest taki drobny ukłon w stronę mieszkańców mówiących o tym, że ich potrzeby powinienem wysłuchiwać i powinienem realizować. Jeżeli chodzi o kwestie związane z inwestycjami, ja tutaj w kilku przypadkach wskazałem źródło finansowania. Natomiast jeżeli chodzi o stadion, to oczywiście temat dotyczy programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kilka miesięcy temu był u nas poseł, który obecnie jest ministrem sportu i turystyki. Nie sądzę, by były problemy z nawiązaniem współpracy, a wiem, że w programie Sportowa Polska w module trzecim będą środki finansowe na ten cel. Pan mówi o tym, że program jest rozbudowany. Uważam, że on jest przyziemny, dlatego że on bezpośrednio dotyczy każdego jednego mieszkańca. Jest skierowany na każdego jednego mieszkańca. Gdyby pan odniósł hasło do postulatów programowych, to one są kompatybilne. Jedno wynika z drugiego, drugie wynika z pierwszego. Oczywiście mam świadomość, pełną świadomość, jak wygląda budżet. Mam świadomość, jak wygląda zadłużenie. Mam świadomość, jak w perspektywie czasu będzie wyglądała spłata tego budżetu. Dlatego też
dołożę wszelkich starań i to, co mówiłem wcześniej, o tych działaniach lobbyingowych. Będę szukał wsparcia po to, by jak najmniej środków z budżetu miasta dokładać do wszelkich inwestycji, do wszelkich działań. Taki jest mój priorytet, nasz priorytet, taki jest kierunek naszych działań. Dzięki, dzięki. Pana, chodzi mi o ulicę Łukowską. Chodzicie Państwo tamtędy i wiecie, jak to nam zrobili tą ulicę. No niby to jest ulica powiatowa. Tak. Ale tak, kończy się mój dom 31 i kończy się ulica. Jak robili tą drogę, więc wał sobie jeździł i tak ugniótł, że jest dół i mam na całą długość domu mam olbrzymią kałużę. Mogę 20 razy myć okna, bo mam dwa okna od ulicy. Mąż już chodził do Urzędu Miasta, do pana naszego radnego Fryzrychowskiego. Nic nie dało. Ubezpieczenie nic, oni nic. Umywają wszyscy ręce. Czy coś ma pan w planie, żeby to no jakoś to zrobić? No bo to już nie do wytrzymania. To nie tylko u nas, ale tam i dalej jest. Studzienki są tak porobione, że studzienka jest wyżej i to dużo wyżej, że woda nie ma gdzie spływać. A jak dużo wody, zresztą pan chodzi, to wie. No. Szanowni Państwo, droga Pani, to jest bardzo przyziemne pytanie, tak? Tylko jeszcze mam jedno. Kto to odebrał? Kto to odebrał? Ten, kto więcej wziął. Ja Pani powiem w ten sposób. Ja bardzo zabiegałem o to, by ten fragment zmienić, bo jestem jeszcze radnym powiatowym, by ten fragment jezdni poprawić. Udało się finalnie tak, tę inwestycję zrealizować, ale jakość realizacji, i tu chylę czoła przed Panią, jest pozostawia bardzo wiele do życzenia. Słynę z tego, że nie składam obietnic, nie deklaruję, natomiast bardzo często udaje mi się pomagać. I w tym momencie ja się temu tematowi przyjrzę od tej strony takiej formalno-prawnej. Czy mamy taką możliwość, bo uważam, że przy innych inwestycjach, które w mieście będą jeszcze teraz prowadzone, tym drogowych, myślę, że można po prostu pokusić się o poprawę, ale tu współpraca tylko i wyłącznie z panem starostą. Za własne pieniądze ratują te dzikie, bezdomne zwierzęta, które robiło się w naszym mieście i w okolicy bardzo dużo. Brakuje mi osobiście takiej wizji naszego miasta dotyczącej właśnie polityki wobec bezdomnych zwierząt. Bo sztuka wywiezienia psa do schroniska no nie jest sztuką. Aby to dobrego i mieć tą umowę z tym najlepszym schroniskiem. Ale wydaje mi się, że tutaj jakaś takie wsparcie, czy mieszkańców miasta w zakresie sterylizacji, kastracji zwierząt, wydaje mi się konieczna, bo ten problem się tylko i wyłącznie kilkoma szaleńcami ratującymi te zwierzęta bezdomne nie rozwiąże. Co chwila znajdujemy te zwierzęta w lesie, co chwila znajdujemy w jakimś pudełku pod śmietnikiem. Sama szukam możliwości, wychowując młodzież, jak wpłynąć na to, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. I czasami myślę sobie, że to już nie ma sensu. Trzeba by było chyba jakiegoś materialnego wsparcia, kampanii dla mieszkańców miasta, którzy zdecydowaliby się na sterylizację i kastrację. Co pan o tym sądzi? Pani Aniu, bo tak się mogę do pani zwrócić. Kolejny dowód na to, że program, który zaproponowałem, jest programem otwartym. Przyznaję wprost, nie myślałem o tym, bo mimo tego, że w rodzinie mamy zwierzęta, mieliśmy, mamy i pewnie będziemy ich mieli, bo to jest nieodłączny element związany z kształtowaniem dzieci, postaw dzieci w stosunku do zwierząt. Tak? Mamy psa, mamy kotki. Wprost mówię, nie myślałem o tym, ale zapraszam Panią do rozmowy na ten temat. Być może do złożenia propozycji, tak? Bo rozumiem, że Pani reprezentuje określone środowisko, które tą problematyką żyje, a ja mówię wprost, chciałbym też się przyłączyć do Państwa.
Thank you.